Witam Was drodzy słuchacze, witam Was w podcaście Sofizmaty. Będzie to odcinek ósmy, który chcielibyśmy poświęcić modelom. Pomagać będzie mi Małgosia Machniewicz z podcastu Pani od Zmiany. Witaj, Małgosiu. Cześć, Piotrze. Już zaczynam się przyzwyczajać do tego, że jestem Twoim gościem. Niedługo ci poproszę, żebyśmy wspólnie prowadzili ten podcast. Mhm. No, tak, tak wygląda na to, że tak, tak prawdopodobnie będzie. Może w przyszłości zobaczymy, bo tak pomału pewnie podcastów z tobą będzie się robić więcej niż tych, które nagrałem sam. Bardzo I... dobrze mi się z Tobą rozmawia i powiem Ci, że najbardziej sobie cenię to, że jesteśmy z bardzo różnych środowisk i mamy dwa bardzo odrębne spojrzenia zwykle na tą samą sprawę. I myślę, że to jest największą wartością naszych rozmów. I dla tych, może, którzy nie słuchali, to my nagrywaliśmy właśnie, nasz ostatni podcast był o numerze siódmym, i my tam mówiliśmy właśnie o pewnym modelu, transteoretycznym modelu zmiany, i zapowiedzieliśmy właśnie, że dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć więcej ogólnie o modelach jako takich. I tak jak przed, przed audycją rozmawialiśmy, w zasadzie chyba warto zacząć od definicji. I naj, taka najprostsza definicja to jest chyba model fizyczny czegoś, czyli na przykład model samochodu zbudowany na przykład z drewna po to, żeby go wsadzić do komory. W której bada się opływ powietrza takiego hmm. samochodu. Czyli taki model jest, to nie jest samochód, ale on ma kształt przyszłego samochodu, dlatego to jest model samochodu. Inny model to chyba byłby człowiek. No, malarze używają modeli, ale ja mam w znaczeniu modela, chodzi mi o kogoś, kto jest modelem dla nas, to jest dla nas wzorem. Hmm. Myślę, że coś takiego mogłoby być. Mamy też modele, yy, Używane w nauce, czyli model na przykład wszechświata fizyczny, zbudowany jeden na przykład przez Newtona, inny przez Einsteina, który dzisiaj naukowcy budują na nim nasze rozumienie wszechświata. I chyba to, co ciebie najbardziej będzie interesowało też, to są te modele, które my sobie budujemy w głowie. Mhm. Czyli jakiś opis rzeczywistości, jakiś model na którym my budujemy wszystko. Ja sobie tak myślałem o takim powiedzeniu angielskim think outside the box, czyli mm -hmm. myślenie poza pudełkiem. To ja sobie tak myślałem, że w zasadzie tym pudełkiem jest pewien model, który my mamy w głowie. I myślenie poza tym pudełkiem to jest takby myślenie jakby zerwanie z tym modelem i spróbowanie znalezienia innego modelu, mm -hmm. <laughs> innego modelu. Tak, tak. Myślę też czasami, że mówi się o tym myślenie modelowe, czyli takie, które zostało sformułowane przez kogoś jako pewne granice już wytyczone. Albo mówimy na przykład o modelu wzorcowym, czyli coś, co ma być najlepszym przykładem czegoś, że tak powinno być coś zrobione. To byłby taki model wzorcowy, albo właśnie model przykładowy, czyli coś, co może być jednym z bardzo wielu pomysłów na zrobienie czegoś, ale jest to właśnie tego rodzaju model. U mnie jeszcze w mojej branży takiej rozwojowej, psychologicznej, w metodzie, którą się zajmuję, czyli Lego Series Play, jest taka metoda budowania modeli i następnie metaforycznego opowiadania o tym, co na tych modelach widać. My z klocków budujemy modele i na przykład proszę uczestników, żeby zbudowali swój najfajniejszy, najsuperniejszy, naj, najrewelacyjniejszy dzień z zeszłego roku, po to, żeby mu się przyjrzeć. I oni budują to jako model z klocków. Ubierają. W klocki coś, co jest de facto abstrakcyjnym pojęciem. I na ten model rzutują te wszystkie rzeczy, które są dla nich ważne, na przykład w tym dniu z zeszłego roku, takim, który chcą zapamiętać, i następnie o tym modelu opowiadają. Czyli jest to rodzaj przełożenia na klocki czegoś, co jest trudno ujmowalne, a następnie wytłumaczenie przy pomocy tych abstrakcyjnych figur geometrycznych, którymi są klocki, wytłumaczenie tego, jaką metaforę niesie ze sobą ta budowla. Mm -hmm, mm -hmm, tak. Ja tak sobie, tak, kiedy o tym mówiłaś, pomyślałem sobie o, o czymś takim, czym jest utopia. Czyli ludzie na przykład wyobrażają sobie idealny świat, gdzie wszystko byłoby idealne, no i taki świat po prostu nie istnieje. Czyli tak sobie myślę, że my możemy zbudować sobie model czegoś, co, co jest nierzeczywiste, mm -hmm. <taki> Tak jak na przykład utopia właśnie, nie. Tak, i pytanie o użyteczność tego, tak? Będziemy pewnie później rozmawiać o tym, po co nam są modele, ale myślę, że te wszystkie przykłady, które wymieniłeś, każdy z nich ma swoją użyteczność, i stąd warto wiedzieć, jak dużo ich jest. Mhm, tak, tak. I kiedy mówisz właśnie o tym, to warto chyba zacząć od tego, że model ma. Model jest prostszy od rzeczywistości, czyli model to jest jakieś odwzorowanie rzeczywistości, ale on jest prostszy. I ta prostota modelu to jest zarówno jego zaleta, bo dzięki temu możemy testować model, który jest prostszy od rzeczywistości, czyli łatwiej się go testuje. Z drugiej strony jest to jego największa wada, no bo ponieważ on jest prostszy od rzeczywistości, on nie jest tą rzeczywistością. Mhm. I... Tylko, że często temu modelowi nadajemy tylko tą cechę, którą chcemy sprawdzać, którą chcemy testować. Tak jest w przypadku tego modelu samochodu, o którym powiedziałeś. Tym modelem jest tylko kształt zewnętrzny karoserii, właśnie po to, żeby sprawdzić chociażby opływowość, to jak będzie się zachowywało mhm. to auto. I stąd ten model jest takim uproszczeniem rzeczywistości, które ułatwia nam pracę na tej cesze, której potrzebujemy. Mhm. Tak, tak bardzo interesuje się fizyką chciałbym teraz rozszerzyć tę kwestię tych modeli fizycznych wszechświata bo Newton zbudował taki model oparty na geometrii euklidesa czyli tej takiej prostej geometrii gdzie na przykład składamy prędkości czyli osoba rzucająca kamieniem w Pociągu, w jadącym pociągu, kiedy chcemy obliczyć prędkość kamienia względem Ziemi, to dodajemy prędkość pociągu i prędkość kamienia, i to jest bardzo proste. Einstein wykazał, że to jest błędne rozumowanie. Tyle, że ten model Newtona. Przy małych prędkościach, takich ziemskich, czyli przypuśćmy, pociąg jedzie 100 na godzinę, ktoś rzuci kamień, nie wiem, 20 na godzinę, czyli kamień leci z prędkością 120, popełniamy błąd, ale ten błąd jest tak mały, że nie ma znaczenia, czyli model Newtona dalej się da stosować. A kiedy jednak mówimy już o prędkościach zbliżonych do prędkości światła, musimy stosować model Einsteina. To, to wydaje mi się, pokazuje ten przykład, że model nawet uproszczony, nawet zawierający błędy, tak jak właśnie model Newtona, cały czas może być użyteczny dla nas. Mhm. Cały czas możemy z niego korzystać i wyciągać poprawne wnioski. M może nie poprawne w sensie, że są idealne, bezbłędne, ale są na tyle poprawne, na tyle zbliżony wynik jest do rzeczywistości, że, że warto stosować dalej ten model nie. Mhm. Tak my często w takim codziennym życiu, bo też ja się tym zajmuję, ja się zajmuję praktyką i życiem takim bieżącym, my często funkcjonując na co dzień w swoim środowisku, nie potrzebujemy rozwiązań idealnych albo metod idealnych, potrzebujemy takie tylko, które dobrze funkcjonują. I wtedy modele się świetnie sprawdzają, ponieważ modele upraszczają nam na tyle rzeczywistość, że szybko i łatwo da się pewne rzeczy zrozumieć, przełożyć, na przykład modele decyzyjne, czyli takie, które pozwalają nam przeanalizować jakieś kilka najważniejszych parametrów, a nie wszystkie przecież, tak? ale w bardzo wielu decyzjach niepotrzebne nam są wszystkie parametry, tylko właśnie te priorytetowe. I do tego taki model w zupełności wystarczy. Mhm, tak. Co za tym idzie, taki model można poprawić. Czyli, na przykład, Einstein zbudował model wszechświata. Następnie zaczęto badać wszechświat, żeby sprawdzić, czy ten model jest właściwy. I okazało się, że wiele doświadczeń potwierdzało ten model. Inne doświadczenia pokazywały, że trzeba go poprawić. I do tego modelu, modelu zaczęto dodawać poprawki, tak że on lepiej odzwierciedla wszechświat. I dla kogoś może kto nie zna się na fizyce, żeby to lepiej zrozumieć, warto może przypomnieć, bo my to nagrywamy, jest już 2023, dzisiaj mamy 3 stycznia. Jesteśmy, myślę, można powiedzieć chyba po pandemii, ale nie wiem czy pamiętasz, kiedy pandemia się zbliżała, to podawano te modele, które obliczały na przykład jaka będzie śmiertelność ludzi, były bardzo, bardzo wysokie. Tam niektórzy mówili, że naprawdę miliony ludzi będą umierać. Sporo ludzi umarło, jednak okazało się, że te modele były przesadzone. Mhm. Tak więc z czasem, kiedy dowiadywaliśmy się coraz więcej o tym wirusie, te modele poprawiano i także dzisiaj, wydaje mi się, że modele dzisiaj, które przewidują w jakimś miejscu przychodzi COVID, wydaje mi się, że dzisiaj jesteśmy w stanie dość precyzyjnie obliczyć, jaka będzie śmiertelność populacji z powodu tego wirusa. Nie? Tak, no myślę, że modele matematyczne mają to do siebie, że mogą nie uwzględniać bardzo wielu innych czynników, takich typowo ludzkich. Ja pamiętam, jak zastanawialiśmy się nad wyszczepialnością, kiedy planowano szczepienia w Polsce i mówiono o tym, że moja grupa wiekowa to tak najprawdopodobniej według tych modeli będzie zaszczepiona za półtora roku pierwszą dawką. Tak wynikało z matematyki. A później mhm. nagle się okazało, że przy właściwie niezmienionych parametrach ilości tych punktów szczepień, Nagle się okazało, że absolutnie jest to możliwe. Coś widocznie takiego się wydarzyło z tą rytmiką tych ludzkiej aktywności w tych punktach szczepień, że dało się to robić, nie wiem, dużo szybciej, dużo sprawniej, że ta matematyka, którą zastosowano pierwotnie, ona się później nie sprawdziła i dało się zaszczepić dużo wcześniej niż na to, na to modele by wskazywały. Czyli rzeczywiście modele bywają zupełnie nieadekwatne do rzeczywistości, gdzieś na wstępie, wtedy kiedy są tylko swego rodzaju takim modelem właśnie matematycznym albo myślowym, ale kiedy one ulegają poprawianiu ze względu na pewne czynniki, to, to jest właśnie chyba to, co jest najistotniejsze w modelu, że on musi być poprawiany, on musi mhm. ulec ewolucji po to, żeby lepiej odzwierciedlać tą rzeczywistość, na której nam zależy. Mhm, tak, tak. Czyli nawet jeżeli początkowo, jeżeli mamy model czegoś i się okazuje, że ten model nie odzwierciedla rzeczywistości poprawnie, to my możemy poprawić troszeczkę ten model i ten model będzie lepszy, będzie lepiej odzwierciedlał rzeczywistość i na pozwoli nam przewidywać pewne rzeczy. I ja tutaj znowu bym cofnął się do, do fizyki, bo na przykład Hawking, ten fizyk, który zmarł, o jego badania, były oparte w zasadzie praktycznie na badaniu, na matematycznym badaniu modelu wszechświata zbudowanego przez Einsteina i później poprawionego przez kilku innych fizyków. Tak więc model wszechświata fizyczny pozwolił wykryć czarne dziury. My nigdy nie widzieliśmy czarnej dziury. Czyli nikt nigdy jej nie zbadał, nie dotknął. No, może dotknąć to trudno, ale nie mieliśmy możliwości jej zobaczenia, bo nie ma takiej rzeczy w pobliżu. Ale Została wykryta w cudzysłowie, została wykryta właśnie przez badanie tego modelu. I, I Hawking wykrył, też w cudzysłowie, wykrył promieniowanie tej czarnej dziury. Nie dostał za to wykrycie tych promieni Hawkinga, nie dostał Nobla z tego powodu, że no, nie mamy czarnej dziury, więc nie potrafimy zbadać, czy ona rzeczywiście promieniuje, tak jak Hawking przewidział, ale no. Wszystko wskazuje na to, że model jest właściwy i że te przewidywania co do tego promieniowania są właściwe. Tak więc uh -huh. są one dzisiaj fundamentem fizyki, o której się mówi. Nie wiemy, czy są prawdziwe. Może czas pokaże, że Hawking się mylił, może. Że... Ale myślę, że dzisiaj większość fizyków chyba się z nim zgadza, dlatego że model wydaje się być dość poprawny w tej chwili. Uh -huh. nie? Ja myślę, że to jest charakterystyczne, że niektóre modele nie mieszczą się ludziom w głowach wtedy, kiedy o nich myślą. I musi postąpić bardzo wiele takich, takiego czasu, musi upłynąć, żebyśmy się na coś zgodzili, bo lepiej znasz się na historii ode mnie, ale może pamiętasz, kiedy pierwszy raz zakiełkowała ludzkości taka wizja tego, że być może Ziemia jest okrągła, że jest w centrum jest Słońce. I przypuszczalnie takie rzeczy istniały dużo, dużo wcześniej i ktoś może narysował, albo nawet stworzył model wszechświata, czy, czy właśnie kuli Ziemskiej, ale pewnie mu nie uwierzono na początku, póki uh -huh. nie dało się tego w jakiś sposób udowodnić. Do tej pory mamy ludzi, którzy robią piękne, bo one są po prostu ładne, ale modele płaskiej Ziemi. Tak. I to fantastycznie uh -huh. wygląda w formie stolika, natomiast absolutnie nie nadaje się do uczenia dzieci i młodzieży, ale są tacy, którzy w to wierzą. I to, to też jest model. On jest przecież przygotowany, zrobiony, fantastycznie wygląda. Natomiast w momencie kiedy zaczęto mieć możliwość tego, żeby lepiej udowodnić, że Ziemia jest okrągła, jak wygląda nasz Układ Słoneczny, to w takiej sytuacji okazało się, że ten model jest po prostu lepiej akceptowany przez innych. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, tak. Ty poruszyłaś bardzo ważną rzecz, czyli ten model, który my możemy zbudować fizycznie, na przykład model samochodu czy model, jaki budujemy sobie w głowie, on może być fałszywy. Czyli to on może... Nie odzwierciedlać rzeczywistości dokładnie, albo wręcz może odzwierciedla, odzwierciedlać ją kłamliwie. I chyba takim najlepszym przykładem jest rasizm, bo rasista ma w swojej głowie model świata, w którym ten świat jest zbudowany w ten sposób, że ludzie rasy tego rasisty są lepsi. Od ludzi innych raz. Mhm. Czyli to jest pewien model świata, pewien sposób patrzenia na świat, który wiemy, że jest, no jest fałszywy, jest po prostu nieprawdziwy, ale ktoś ma taki model po prostu, nie. Mhm. Tak, i często jest tak, że taka osoba jest nawet w stanie podać kilka, kilkanaście logicznych argumentów na to, że ten jej model jest słuszny. I czasami rzeczywiście trudno jest dyskutować z tymi argumentami poszczególnymi. Mimo tego, że intuicyjnie i, i myślowo wiemy, że ten model jest niesłuszny. Także samo to, że pewne argumenty się zgadzają i pewna logika jest zachowana, nie oznacza, że w dużym obszarze ten model jest rzeczywiście prawdziwy. Także nie można się na niego zgodzić, dopóki się go nie sprawdzi w wielu aspektach, a nie tylko w tych pojedynczo podawanych przez osobę, która ten model promuje. Ja tutaj sobie myślałem właśnie o tym, Dlaczego my czasem mamy zbudowane złe modele w głowie, na przykład taki model jak rasizm, i sobie myślałem o kłamstwie. To jest takie, ktoś nas mógł po prostu okłamać, i na podstawie tej nieprawdziwej informacji, my zbudowaliśmy sobie jakiś obraz świata, na przykład pogląd, że ludzie innej rasy są gorsi od nas. Ale wydaje mi się, że bardziej, że od kłamstwa gorsza jest półprawda, bo jeżeli. Ja ci podam kłamstwo, to ty sprawdzisz, czy to jest kłamstwo, czy prawda, i dojdziesz do tego, że to jest kłamstwo. To jest dosyć łatwo sprawdzić. Ale jeżeli ja ci podam półprawdę, czyli podam ci prawdę, ale tylko część tej prawdy, ty mhm. sprawdzisz to i, i okaże się, że to, co ja powiedziałem, jest prawdą. Mhm. Tyle, że to jest tylko część prawdy, jest jakaś większa całość, jakby. Ja podałem tylko część i wydaje mi się, że to jest chyba trudniejsze do do wykrycia. I to, co ty mówiłaś, że na przykład osoby, które porównują na przykład rasy, dochodzą do wniosku, że ich rasa jest lepsza, oni podają pewne argumenty. I wydaje mi się, że często te argumenty są półprawdą, jest wyciągnięciem na przykład jakiejś, jakiejś cechy. Ja sobie na przykład myślałem o tym, co robi się w polityce. W polityce na przykład są dwie partie. Żeby nie mówić o polskiej polityce, powiedzmy sobie może amerykańskiej, czyli są na przykład demokraci i republikanie. I teraz, jeżeli ty chcesz skrytykować partię republikańską, to idziesz tam i bierzesz sobie najgłupszego wyborcę, który głosuje na republikanów, zadajesz mu różne pytania, okazuje się, że ten gość to idiota. Przedstawiasz to na przykład w jakimś reportażu, z, taką, z takim myśleniem z tyłu jest, że wszyscy republikanie są tacy sami jak ten, którego, mhm. którego się tutaj przypytywało, i tutaj zobacz, to jest prawda. Czyli ten człowiek rzeczywiście był idiotą? Mhm. <laughs> Odpowiadał na przykład bzdurnie na różnego rodzaju pytania i można z tego powodu wyciągnąć wniosek, nie? i wydaje mi się, że chyba podobnie można wyciągnąć wniosek co do rasizmu. Czyli na przykład ktoś spotkał się z osobą danej rasy, która no była złą osobą, krótko mówiąc. Może była mało inteligentna, może była bardzo brutalna, ale na podstawie tego jednego kontaktu z tą, z tą na przykład jedną osobą, czy z grupą jakichś osób, buduje obraz całej społeczności. Tak, no ostatnio z takich ciekawostek nas zaczęto nazywać też rasizmem, preferowanie osób ciemnoskórych w różnych miejscach, albo wręcz preferowanie kobiet na jakichś stanowiskach. I jeżeli mówimy o równości, to należałoby uznać, że równość mamy wtedy, kiedy obie płcie, na przykład mają równe do czegoś dostęp, a nie wtedy, kiedy jedna z nich jest preferowana. I my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że preferowana jest na przykład płeć męska i przeciw temu się, przeciwstawiamy, ale kiedy preferowana jest płeć kobieca, to wtedy to akceptujemy. To to jest nielogiczne. To mhm. jednak nie tak powinno wyglądać. Równość jest wtedy, kiedy rozpatrujemy jakąś rzecz bez względu na płeć, a nie na siłę, próbując. Wykazać, że któraś z tych płci jest lepsza, któraś z tych ras jest lepsza, że którykolwiek z parametrów powinien być takim czynnikiem decydującym o czymkolwiek. Jak zaczęłaś mówić o tej prawdzie, to w psychologii mamy takie pojęcie prawdy i często zestawiamy je z takimi dwoma kolejnymi czyli z faktem i z opinią bo fakt to jest coś, co można nagrać okiem albo uchem kamery. I coś, co jest bardzo łatwo udowodnić, bo to po prostu widać. Opinia to jest coś, co ktoś wygłasza. I co jest bardzo zależne od pewnej subiektywności danej osoby. Natomiast prawda, uznalibyśmy, że prawda to jest coś, w co dana osoba bardzo wierzy. I trochę nie ma znaczenia, czy to jest fakt, czy to jest opinia. Dopóki ona w to bardzo wierzy, to jest jej prawda, w której ona żyje. My to często na potrzeby działań rozwojowych nazywamy przekonaniem. Mhm. Osoba jest o czymś przekonana. Jeżeli ona jest przekonana, że na przykład kobiety nie powinny być menadżerami, bo są słabe, zbyt empatyczne i źle zarządzają, to jest to prawda, w której funkcjonuje ta osoba. To jest jej model myślowy, któremu ona podlega. I teraz dla niej to jest tak pewne i potrafi podać na to tyle argumentów i niestety też wiele przykładów na przykład ze swojego, swojego życia. I wtedy podlegamy takiej presji tego, że przykłady, które ona podaje, których jest na przykład kilka lub kilkanaście nawet, że one zaczynają nam budować rzeczywistość. Mhm. A to jest model tej osoby, które ona ma w głowie, a nie jest to fakt któremu należałoby przyznać, jakby, palmę pierwszeństwa. Dlatego te modele często są takim przejawem tego, co myślimy na dany temat. To jest uproszczenie rzeczywistości, ale często niestety subiektywne. Mm -hmm. Nie, no bo jednak te tak zwane, z angielska, case study mają większy wpływ na nas niż statystyka. Czyli na przykład w danej społeczności, nie wiem, przestępców jest przykuśmy 20%, ale nas zaatakował ktoś o danym kolorze skóry no nocą, no i to był przypadek, i może się zdarzyło, że nas naszego znajomego też zaatakował osoba tej samej, tego samego koloru skóry, no to już mamy dwa przypadki. Mm -hmm. no To już jest dowód dla nas. Ale to jest dowód oparty właśnie na pewnych doświadczeniach, który nie jest nie odzwierciedla całości, nie? Ja nie lubię tego stwierdzenia, bo dzisiaj często się mówi to jest moja prawda. Ja nie lubię takiego stwierdzenia. Prawda to jest prawda. Ktoś ma przekonanie. Wydaje mi się, że to jest moje przekonanie. To jest chyba lepsze stwierdzenie wtedy, nie? Mhm. Modelowo w takim słownictwie potocznym, niestety na przekonanie mówi się, że to jest prawda. Ludzie używają takiego określenia, dlatego daje się, że samo określenie tego, czym to jest, czy to jest prawdą, czy, czy modelem, czy przekonaniem, trochę nie ma znaczenia, póki wiemy, co się pod tym kryje. Kryje się pod tym subiektywne twierdzenie na jakiś temat, które wynika z takich głębokich przemyśleń tej osoby, ale to jest nadal jej tylko. <laughs> Ja sobie też myślałem o takim przykładzie jak romantyczna miłość, bo z historii literatury dowiadujemy się, że gdzieś tam właśnie, w tej średniowiecznej Francji, być może na dworze Karola Wielkiego, tam powstał ten epos rycerski, i tam powstała też ta romantyczna miłość. Czyli tu chodzi o tą miłość, gdzie rycerz na przykład. Mówił o swojej miłości do żony swojego pana lennego. To była miłość całkowicie romantyczna, tam nie było nic cielesnego w niej i tą miłość później opiewali bardowie. Ta miłość zbudowała później całą literaturę opartą właśnie na takim sposobie myślenia, na takiej pra prawdziwej miłości w cudzysłowie. I wydaje mi się, że to dało w pewien sposób pokazało, jak to powiedzieć? Wydaje mi się, że to zbudowało sposób myślenia ludzi, że ludzie, którzy się rozczytują na przykład w takiej literaturze romantycznej, później szukają czegoś takiego w prawdziwym życiu, czyli to jest model. Oni to mhm. przeczytali, że takie zachowanie jest modelowe i szukają czegoś takiego. Ale ten model jest może nie to, że fałszywy, on jest, wydaje mi się, półprawdą. Troszeczkę i ludzie, którzy szukają takiego romantycznego modelu opartego na tym, co przeczytali w powieściach romantycznych, no, mogą się rozczarować, bo życie raczej nie będzie takie jak właśnie jak w powieściach, czy jak w komediach romantycznych też. No tak, w mojej dziedzinie rozwojowej często spotykamy się z modelami, które próbują nam ubrać rzeczywistość i nasze oczekiwania w to, czego dla siebie chcemy. Kobiety chcą wyglądać jak modelki, mężczyźni chcą wyglądać jak modele. Ktoś chce być modelowym szefem, ktoś chce mieć modelową rodzinę. I o ile jeszcze kilkadziesiąt, powiedzmy lat temu, modelowa rodzina to była kobieta, mężczyzna i dwójka dzieci, pies i dom z białym płotem. O tyle teraz to już wygląda trochę inaczej, i wiele rodzin jest uznawanych za fantastyczne, rewelacyjne, świetnie funkcjonujące, które nie mają. Czasami wielu z tych elementów, które kiedyś były charakterystyką modelowej rodziny. I wydaje mi się, że to oznacza, że model to jest coś, co po, powinno też podlegać pewnej weryfikacji przez rzeczywistość, mhm. ale też przez czas i przez historię. Tak jak sobie mówiliśmy, romantyczna miłość to jest coś, co opiewano w pięknych utworach i co. Kobiety pewnie mają takie wyobrażenie, że to jest jakiś lepszy rodzaj miłości niż taka miłość, która wynika gdzieś z przyjaźni, z długoletniego przywiązania się. Chociaż taka, jak badania wskazują, ma dużo większe szanse na przetrwanie wielu, wielu lat niż taka miłość romantyczna, która wynika z porywu serca jednokrotnego albo powstała na bazie przeżycia wspólnie bardzo silnych emocji. Bo kiedy dwoje ludzi przeżywa coś wspólnie, to jest bardzo intensywne. To najczęściej te uczucia, te emocje są później mylone z uczuciem miłości, ale na podstawie tej sytuacji buduje się przez dłuższy czas takie przekonanie o tym, że jest to jakiś rodzaj miłości, czy jakiś związek oparty właśnie na, na silnych, mocnych postawach. Więc czasem model jest krzywdzący dla rzeczywistości. Model jest oczekiwaniem, do którego ludzie dążą, a który jest niemożliwy do spełnienia bardzo często, właśnie dlatego, że jest modelem, bo powiedzieliśmy sobie, że model to coś co ma tylko pewne parametry mm -hmm. na przykład model Spra nie sprawdza się w rzeczywistości. Często się mówi o tym, że prawdziwa miłość to jest taka, gdzie wszyscy pięknie pachną, cudownie wyglądają, a człowiek normalnie to jak wstanie rano, to mu wali z gara i koniec. No. i te wszystkie całusy, które widzimy na pięknych filmach romantycznych, gdzie dwoje ludzi się teoretycznie budzi z całonocnego snu i, i całują się, no jest to po prostu nierealne. A jest to pewien model, któremu podlegamy i który oglądamy na co dzień. Mhm. I teraz tak, jakbyśmy chcieli właśnie podsumować, zreasumować to wszystko, bo modele są użyteczne, Wspomni ale wspomnieliśmy jednak o tym, że mogą być niewłaściwe, szczególnie kiedy budujemy je początkowo. Później z czasem one mogą ewoluować, mogą być lepsze. Jak ty, byś, jak ty stosujesz w swoim życiu, albo jak zachęcasz na przykład ludzi do stosowania takich modeli? Mhm. No w psychologii mamy bardzo wiele... Takich modeli, które porządkują rzeczywistość, właśnie psychologiczną, która wydaje się być bardzo trudna, bo mówi się o niej, że jest miękka, czyli jest taka, którą trudno uchwycić, w którą trudno zmierzyć. I dlatego psychologia funduje nam dużo modeli, które upraszczają rzeczywistość. Na przykład testy psychologiczne, gdzie wynikiem jest ułożenie człowieka na jakiejś skali albo w kilku jakichś parametrach, są bardzo popularne. Na przykład test galupa, tak? Tak, dokładnie. Są takie testy, które mówią o osobowości w kolorach, na przykład. I są mhm. podstawowe cztery kolory osobowości, i ludzie najczęściej odnajdują się w którymś z tych kolorów, albo powiedzmy w góra dwóch, a jakichś innych nie mają. I teraz użyteczność tego jest taka, że jeżeli człowiek uzna taką prawdę, że jest jakimś kolorem, to trochę łatwiej jest mu się komunikować z innymi. Ja jestem niebieski, dlatego potrzebuję, żebyś mówił do mnie liczbami i faktami. Mnie jest mhm. łatwiej mhm. zrozumieć analityczne informacje. Natomiast mam takiego szefa, też z którym współpracuję, który mówi, Małgosia, bo ja nie mam zielonego, co oznacza, że ty, tych relacji, tych emocji i jest mu trudno budować. I niestety, o ile taki model trochę mu wyjaśnia rzeczywistość i trochę go usprawiedliwia, dlaczego tak, a nie inaczej funkcjonuje na co dzień, o tyle czasami niestety ten model też powoduje, że taka osoba rezygnuje z działania i z tego, żeby. Próbować robić takie rzeczy, które są dla niej mniej naturalne. I on nie próbuje budować relacji i opierać swoich e, takich działań szefowskich na emocjach w stosunku do swoich pracowników, bo dla niego wystarczającym argumentem jest: Ja nie mam zielonego. A jeśli ktoś zdiagnozuje u siebie, że jest na przykład osobą wysokowrażliwą, teraz jest sporo testów w sieci, takie modne zagadnienie, to jeśli ktoś spada sobie, że jest osobą wysokowrażliwą albo ma ADHD, bo też takie diagnozy ludzie sobie przy pomocy testów internetowych stawiają, to później zaczynają się usprawiedliwiać wiele swoich działań i swoich zaniechań i swoich błędów właśnie tym, że no przecież ja jestem wysokowrażliwy, przecież ja mam ADHD. Mhm. I trzeba mnie akceptować takim, jakim jestem. I tu modele robią nam krzywdę. O ile trochę nam ułatwiają pewne rzeczy, dają nam jakąś instrukcję obsługi, o tyle, jeśli będą przesadnie wyznawane i uznamy, że jest to wystarczające wyjaśnienie wszystkiego i po prostu taki jestem, to taka osoba przestanie myśleć o swoim rozwoju, przestanie się uczyć nowych rzeczy, które być może mogą być dla niej trudniejsze, bo rzeczywiście naturalnie. Tej umiejętności może ma mniej i jest takie wyjaśnienie, bo test o tym powiedział, ale to nie oznacza, że nie może się tego nauczyć, albo nie może tego stosować funkcjonalnie, jako po prostu metody. Może, tylko model ją usprawiedliwia, że tego nie robi. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, tak. No, mi się wydaje, że model właśnie może pomóc nam, ale tak jak powiedziałaś, może nas zatrzymać, jakby w więzieniu. Czy to, to chyba szczególnie właśnie. W komediach romantycznych bardzo często krytykuje się właśnie psychologów, przez to, że któraś ta ten zły partner, tam przez psychologa jest podbudowany. No, że ja taki jestem i ty musisz mnie takiego. <laughs> Przyjąć. Tak, no mamy, mamy przecież piękny przykład programu telewizyjnego, w którym to psychologowie dobierają do siebie partnerów, i to chyba się nazywa ślub od pierwszego wejrzenia. Wydaje mi się, że kilka odcinków gdzieś zerknęłam na to. I tam na podstawie pewnych parametrów, które psychologowie badają, dobiera się dwie osoby i stawia się je przed ołtarzem, proponuje im się zawarcie związku małżeńskiego, a następnie testuje się, co się wydarzy dalej z tą relacją. I teraz mimo tego, że cała bateria testów psychologicznych czy analiz psychologicznych tej osobowości z dawała takie szanse, że te dwie osoby będą świetnie ze sobą funkcjonowały, nagle później okazuje się, że do tej modelowej sytuacji tej dwójki dołącza jakieś środowisko, jakaś teściowa, mhm. jakieś dzieci, czy jakaś praca, czy jakieś środowisko lokalne i nagle przy tych wszystkich elementach dodatkowych ten model przestaje dobrze funkcjonować. On gdyby był wyjęty do, nie wiem, atmosfery księżycowej, gdyby tych ludzi zamknąć na całe życie w jakiejś takiej atmosferze pozbawionej wszystkich innych czy być może oni byliby świetnym małżeństwem. Ale właśnie przez to, że do tego modelu dołączają też wszystkie inne elementy życiowe, to nagle się okazuje, że to tak nie funkcjonuje, jakbyśmy sobie to pierwotnie zakładali. Mm -hmm. I ja myślę, że warto też pamiętać o tym, że my mamy modele w naszej głowie, czyli my... Się ograniczamy przez na przykład takie rozmowy jak dzisiaj. Wydaje mi się, że my, nasza dwójka, także mam nadzieję, że też nasi słuchacze, potrafimy wyjść troszeczkę poza te modele, które mamy. Ale chyba nie jest możliwe, żebyśmy my wyszli tak do końca poza nasze modele, bo przecież nawet nasz język, słownictwo, które stosujemy, ono buduje. Pewien, pewne definicje rzeczy, które są w naszym świecie, my je jakoś nazywamy, w jakiś sposób rozum, rozumiemy. I, I te definicje tych słów są takimi modelami, które kształtują nasze nie życie, kształtują nasze zrozumienie życia i być może mhm. nasze decyzje co do tego mhm. życia też. Naszą świadomość często, tak? To u Platona te z, z, ocienie, które były rzucane na, na skałę, tak? To, to jest taki przykład, właśnie tego, jak to model kształtuje naszą rzeczywistość, jak nam się wydaje. W, w ramach psychologii często mówi się o tym, że y, ludzie mają pewne przekonania w głowie i to jest ich świat, to jest ich, ich świadomość, i gdyby częściej używali świadomie takiego określenia ja tak uważam, a nie tak jest. To byłoby im dużo łatwiej, dlatego że w bardzo wielu przypadkach nie jest tak, jak ta osoba uważa, ale ona ma prawo tak uważać w danym momencie. Może na przykład przyjść do mnie na coaching i powiedzieć: Chcę przestać tak uważać. Kiedyś mm -hmm. miałam takiego mm -hmm. menadżera na coachingu, który mówił: Ja uważam, że ludzie są leniwi, ale to chyba jest krzywdzące, to chyba tak nie powinno być. To znaczy, może nie wszyscy są leniwi, znaczy, może wszyscy, którzy mnie otaczają, ale może nie wszyscy na kuli ziemskiej, A jakby zaczął poddawać w wątpliwość coś, co twierdził przez bardzo długi czas i to była jego Rzeczywistość, to był model jego rzeczywistości. Ludzie oszukują, ludzie są leniwi, ale przyszedł i powiedział: Ja tak uważam, tylko może tak nie jest. To sprawdźmy to. I wtedy ten model poddajemy falsyfikacji, zastanawiamy się nad tym, czy spotkał kiedykolwiek w swoim życiu osobę, która nie była leniwa. No kiedyś się zdarzyło. Okej, okay, czyli to już oznacza, że nie wszyscy są leniwi. Cała taka teoria, którą ostatnio się sporo zajmuje czarnych łabędzi. Mówi o tym, że kiedyś ludzie twierdzili, że wszystkie łabędzie są białe, ponieważ nigdy nie spotkali czarnego łabędzia. I nagle kiedy rozpoczęto podróże takie światowe, zaczęto odkrywać nowe lądy, to okazało się, że w Australii trafiono na czarnego łabędzia. I nagle zamieniono takie twierdzenie wszystkie łabędzie są białe, a takie twierdzenie wszystkie łabędzie są białe białe, ale znaleźliśmy jednego czarnego. No i to już jest krok do przodu. Później dopiero po wielu, wielu jakichś tam sprawdzeniach, czy to nie jest przypadek, doszli do wniosku ci, ci badacze, którzy opisywali e, no, ptactwo, powiedzieli, no występują w przyrodzie łabędzie białe i czarne. I nagle się okazało, że to twierdzenie jest trochę inne niż to pierwotne, ale mhm. właśnie dlatego, że odkryto czarnego łabędzia i okazało się, że to nie jest przypadek biologiczny. Mhm. Tak, tak. Czyli w zasadzie My możemy zburzyć nasz model, kiedy okaże się, że jest fałszywy. Na przykład model, że wszystkie łabędzie są białe, takie, takie twierdzenie. Ja też myślałem o innej rzeczy, że też przykład innych osób. Bo jeżeli my na przykład myślimy, że jakieś zachowanie jest niewłaściwe, ale na przykład zauważymy, że jakaś osoba zachowuje się w taki sposób, który byłby poza naszym modelem postępowania i ma z tego powodu dobre rezultaty, to zaczynamy też chyba zmieniać nasz model. I tu ja taki przykład historyczny może podam. Czyli, na przykład, bitwy w przeszłości budowano w pewien konkretny sposób. Na przykład, spotykały się dwie armie, wychodzili harcownicy przed armię, oni często pojedynkowali się i na podstawie tego pojedynku, często stwierdzano, że dana armia wygrała, ponieważ ci, co się bili przed nią. Oni wygrali, i w ten sposób rozstrzygano pojedynki. Później dopiero ktoś stwierdził, że jednak trzeba tych żołnierzy przygotować. Na przykład Zulus czaka całkowicie zmienił to, jak Zulusi atakowali. On zmienił tam całą koncepcję ataku, koncepcję broni i tak dalej, i potrafił po prostu zniszczyć armię przeciwnika. I teraz on wyszedł poza ten model. Początkowo wygrywał, ale potem te inne armie zaczęły stosować jego model, czyli znaleźli się naśladowcy. Ja nie, nie wiem, czy to jest dobry przykład, bo to jest mój taki trochę negatywny, trochę o mordowaniu ludzi, ale przenosząc to na takie bardziej pozytywne rzeczy, czyli my możemy myśleć, że na przykład asertywność, czyli na przykład powiedzieć na przykład nawet szefowi, co myślimy w danej sprawie jest niewłaściwe, ale zauważymy, że jakaś osoba asertywna tak zrobiła, no i dobrze się jej powodzi dzięki temu, bo być może dany szef nie chciał takiej osoby, ale potem znalazła sobie lepszą pracę, gdzie szefowie cenią asertywne osoby. No bo taka asertywna osoba pomaga w firmie, jeżeli. Dzieje się coś źle i asertywna osoba powie, że dzieje się źle, i szef jest na tyle inteligentny, żeby to zaakceptować. No to firmie może tylko to przynieść korzyści. Nie? Mhm. Tak, to ciekawe, co powiedziałeś, czyli żeby model asertywności był korzystny dla firmy, to to środowisko musi czerpać z tego modelu. To środowisko musi pasować do tego modelu. Bo jeżeli na przykład byłoby to środowisko zawodowe takie oparte na strukturach wojskowych powiedzmy, to tam asertywność się nie sprawdzi. Tam potrzebne jest to, żeby ludzie nie mieli za bardzo własnego zdania, tylko żeby stosowali się do pewnych rozkazów, bo taka jest kultura. I wtedy w jednym miejscu model, Takich zachowań asertywnych się sprawdzi, a w innym zupełnie nie. Czyli model ma sens i jest efektywny wtedy, kiedy cała reszta tego, do tego modelu pasuje i wtedy, kiedy czerpie z niego korzyści. I można zastosować dany model skutecznie albo nie, czyli to oznacza, że to nie model jest skuteczny, tylko sytuacja, w której się go stosuje, jest do niego dopasowana i jest korzystna. Na przykład w psychologii mamy wiele, tak jak rozmawialiśmy ostatnio, modeli przechodzenia przez zmiany. I teraz nie można powiedzieć, że któryś z tych modeli jest lepszy albo gorszy. Każdy z nich ma pewne pozytywne elementy w danej sytuacji. I teraz y, najlepsze jest to, żeby zastosować i znać ich bardzo wiele, właśnie po to, żeby wybrać ten, który dla danej sytuacji będzie najlepszy. Stąd, jeśli ktoś na przykład jest specjalistą tylko od jednej techniki, albo od jednego modelu, od jednej perspektywy, od jednego sposobu myślenia, to ja takiej osobie nie ufam, bo ona będzie promowała tylko ten jeden model model, a nie będzie w stanie sprawdzić co jest dla mnie najlepsze. To tak samo jak ja chciałabym kupić samochód. I teraz jeśli pójdę do firmy, która sprzedaje samochody danej marki, to oni będą mi dobierali te samochody tylko spośród tych, które mają, tych modeli. A ja być może potrzebuję czegoś właśnie zupełnie innego i oni nie mają czegoś, czego ja potrzebuję, ale będą mi udowadniali na siłę, to że któryś z tych ich modeli jest rewelacyjny dla mnie i spełnia moje parametry. Mm -hmm. Tak, tak, tak. Tylko tak sobie teraz myślę, wiesz, bo na przykład tej modeli w psychologii. My ostatnio rozmawialiśmy o tym modelu zmiany. Ja znam tylko jeden, Ty znasz ich o wiele więcej, bo Ty się tym zajmujesz. No i. Dla mnie ten jeden model działa. I teraz wiesz, ja bym musiał wykonać pracę, żeby poznać te inne modele. I teraz za za właśnie zachodzi pytanie: czy jeżeli ja mam model jakiś w życiu, na przykład model wprowadzania zmiany, i ten model działa w moim życiu, być może jakiś inny model byłby lepszy. No ale ten działa. Mm -hmm. Ja nie muszę dokonywać wysiłku, czy. Czy myślisz, że koniecznie muszę szukać lepszego modelu, czy po prostu, czy jeżeli coś działa u mnie, że po prostu można zostać na tym etapie? Mhm. Absolutnie myślę sobie, że można zostać. A czy jestem zwolennikiem stosowania rzeczy, które działają i które są dobre. I często też na szkoleniach tłumaczę uczestnikom, że nie będę wam zmieniać waszej rzeczywistości o 180 stopni. Nie będę Was zachęcała do tego, żebyście nagle wszystko robili inaczej. Ale podajcie mi przykłady sytuacji, kiedy to, co robicie, jest nieefektywne i na to wam znajdę model i zaproponuję rozwiązanie. Cały, cała ta filozofia, moja rozwój bez spiny oparta jest właśnie na tym, żeby. Szukać Szukać czegoś, co jest dla nas najlepsze. I jeśli akurat na to trafimy i to nam działa, to nie ma konieczności znania wszystkich innych sposobów, modeli czy, czy elementów nie wiem, rzeczywistości. Nie ma potrzeby. Trzeba stosować to, co działa, bo to jest tak jak wchodzę do księgarni i widzę, ile jak książek nie przeczytam w swoim życiu. Mhm. Nie ma po prostu takiej możliwości, takiej szansy, ponieważ ja lubię w życiu robić też inne rzeczy poza czytaniem. Dlatego nie jestem w stanie przeczytać wszystkich książek świata. I teraz pytanie, czy wybieram te, które są najlepsze? No też nie zawsze. I jeżeli wybiorę taką, która nie jest dobra, nie jest ciekawa i mi się nie podoba, to jedyne, co mogę zrobić, to po prostu nie czytać jej dalej. Jeśli biorę coś i to nie działa, to nie jest dla mnie dobre, to po prostu to odkładam. A przyjdzie ktoś i powie, ale przecież to jest rewelacyjna książka. Okej, okay, dla ciebie jest rewelacyjna, dla mnie nie. I mnie taka prawda pasuje. Znaczy, każdy ma prawo ocenić po swojemu daną książkę czy dany film. Ostatnio rozmawialiśmy o filmie, który widzieliśmy oboje, który... i ten film akurat nam obojgu się mm -hmm. podobał, ale może być tak, że któryś ze słuchaczy tak, tak. uzna, że ten film kompletnie jest nie dla niego. I czy to jest źle, albo czy my nie mamy racji? No, każdy ma rację. Myśląc po swojemu. I to jest w porządku. Jakby na tym polega piękno tego świata, że ani nie trzeba się obwiniać o to, że nie znam wszystkich modeli zmiany, ani tego, że nie przetestowałam wszystkich możliwych diet, zanim wybrałam taką, która jest dla mnie najlepsza. Jeśli trafiłam na taką, która mi służy, to mogę przy niej zostać na dłużej i już nie testować kolejnych innych. Mimo tego, że być może jakaś inna jeszcze o jakimś tam źdźbło byłaby lepsza od tej. Ale skoro ta działa, jest skuteczna, i jest dla mnie dobra, to mogę uznać, że nie ma sensu wydatkować energii na dalsze poszukiwania. Trochę jej szkoda, bo my mamy mm -hmm, bardzo tak. wiele rzeczy do zrobienia w życiu i szkoda jej tej energii na to, żeby testować wszystko. Mm -hmm, mm -hmm. Czyli tak, podsumowując już teraz wszystko do końca, modele. To jest uproszczona rzeczywistość. One pozwalają nam zrozumieć, pozwalają nam przeprowadzać eksperymenty na modelu i na tej podstawie twierdzić, co się wydarzy w rzeczywistości. Modele pozwalają nam też działać w pewien konkretny sposób, na przykład przeprowadzić zmianę w naszym życiu. I teraz. Yy, ta prostota, ta prostota nam pozwala lepiej zrozumieć, bo to jest uproszczenie rzeczywistości, ale gdyby się okazało, że ta prostota jest zbyt prosta, czyli że ta nasza, nasz model jest zbyt prosty dla skomplikowanej rzeczywistości, to, to chyba, chyba takim podsumowaniem chyba nie będzie to, żeby odrzucić model, ale być może troszeczkę go pokalibrować, coś tam w nim pozmieniać, żeby on po prostu lepiej. Pomagał nam w przyszłości. Tak, znaczy, dać modelowi margines tego, że nie obejmuje wszystkiego. Tak jak kiedyś uznawano, chociażby mówiliśmy o płciach, że ludzie dzielą się na dwie płcie, to teraz ten model w naszym społeczeństwie, czy w naszej, no, w światowym dzieleniu ludzi na kobiety i mężczyzny, on generalnie nadal się sprawdza. I nadal większość ludzi to są albo kobiety, albo mężczyźni. Ale już teraz wiemy, że nie wszyscy. I są tacy, którzy nie są ani kobietą, ani mężczyzną, albo są tacy, którzy od czasu do czasu są są raz kobietą, raz mężczyzną, albo wyglądają jak mężczyźni, a są kobietami. I teraz jest taka mnogość tych różnych podejść, i to nie oznacza, że model podziału ludzi na kobiety i mężczyzny jest zły. Znaczy on nadal jest słuszny, ale nie wyczerpuje rzeczywistości. Dopóki będziemy tak podchodzić do tej rzeczywistości, że prawdą nie jest to, że ludzie dzielą się tylko na kobiety i mężczyzn, ale prawdą jest to, że z grubsza rzecz biorąc, większość ludzi dzieli się na kobiety i na mężczyzn, ale oczywiście są też inne przypadki, to wtedy ten model jest prawdziwy i należy, należy mu ufać. Mhm. Tak, tak. Ja ostatnio nagrywałem audycję o muzyce z Twin Peaks i tam między innymi rozmawialiśmy. Nie wiem, czy znasz takiego piosenkarza, Jimmy Scott. On nie? tam śpiewał tą piosenkę o tych Sycomore Trees, że się spotkamy przy tych drzewach, szumiących drzewach Sykomory, i on ma taki niesamowity głos. Jako pierwszy raz go słyszałem, i ja się zastanawiałem, czy to nie jest kobieta. Potem przeczytałem jego doświadczenie: to Jimmy Scott to jest mężczyzna, który nigdy nie dojrzał. Uh -huh. Czyli on po prostu. No, on nie jest mężczyzną fizycznie, ale w zasadzie nie jest dojrzałym mężczyzną, nie? Czyli mhm. i z tego powodu właśnie taki niesamowity głos ma, nie? nie przeszedł znaczy on mutacji, chyba nie żyje tak? już nawet w tej nie chwili. Nie przeszedł mutacji, z tego co tak, rozumiem. Tak, tak, tak? tak. Mhm. Dlatego ten głos jest taki szczególny. No tak, tak tak często może być. Dlatego I, i jego pewnie ciężko byłoby określić, kim on jest, nie? Mhm. Tak, tak. I to też jest w porządku wtedy, tak? Znaczy, dla, w moim modelu rzeczywistości to się absolutnie mieści, że ktoś nie jest w stanie mi odpowiedzieć na pytanie, czy jest kobietą, czy mężczyzną. I to, że ja mam takie podejście, że model jest w porządku, dopóki z grubsza upraszcza mi rzeczywistość, ale za każdym razem, kiedy ktoś mi mówi, tak jest, to ja mówię, być może w większości przypadków tak jest, natomiast załóżmy też, że są inne. Tak, tak. I, I to jest najlepsze podejście, które ratuje nam wtedy użyteczność modelu. Modeli, bo one nadal są użyteczne, ale nie opisują w 100% rzeczywistości. Mm -hmm, mm -hmm. Czyli model, który opisuje rzeczywistość, ale są wyjątki od tego modelu, to model dalej jest użyteczny. Mm -hmm. Pomimo, że jakieś są wyjątki, w których on się akurat nie sprawdza, ale dla większości przypadków jest ten. Ja tak sobie myślałem, bo poruszyliśmy też troszeczkę temat prawdy, jest coś takiego jak prawda statystyczna. Czyli, że mhm. coś jest prawdziwe w 95%. Czyli mhm. 5% to są te wyjątki, ale w tych 95% to, to coś, to twierdzenie jest prawdziwe. Mhm. Tak. Często się mówi, że to się mieści w granicach błędu statystycznego. I to jest w porządku. To jest te mhm. 5% właśnie tego błędu, na który sobie przyzwalamy. To jest w porządku. Czyli menadżer, który popełnia błąd. I jest ich 5 na 100 tych błędów, nadal możemy o takiej osobie powiedzieć, że jest dobrym menadżerem. Chociaż akurat w przypadku zarządzania ludźmi, to nawet pewnie większa ilość błędów też byłaby nadal uznana za dobrego menadżera, bo po prostu tam tych sytuacji jest bardzo dużo. Ale rzeczywiście jest tak, że to określenie modelowe kogoś wcale nie musi być parametryzowane przez matematykę. Tak? Czasem, to, to, co to znaczy dużo, co to znaczy mało. I teraz, statystyka pewnie próbuje to zdefiniować, co to jest dużo. Dużo, co to jest mało, ale dla człowieka to jest niewystarczające. Dla każdego dużo i mało oznacza trochę coś innego. Mhm, tak. I tak na tak. sam koniec, już wracając do tego modelu fizycznego wszechświata, który mnie tak fascynuje. Model, który zbudował Newton, został poprawiony przez Einsteina, czyli ten model Newtona, on miał pewne błędy. Einstein go poprawił. W tej chwili ten model ma mniej błędów. Kolejni fizycy dodawali kolejne poprawki. Tak więc ten model, który my mamy, ja sobie nie wyobrażam, żeby on został kiedykolwiek. Zmieniony na coś zupełnie innego. Być może dojdą kolejne jakieś poprawki, czyli kolejne dokładności, mhm. że on będzie jeszcze lepiej nam opisywał rzeczywistość. Czyli wydaje mi się, że w ten sam sposób my chyba powinniśmy z naszymi modelami podchodzić: mhm. że coś opisuje nam rzeczywistość, ale zauważamy, że jest jakaś niedokładność, to dodajemy jakąś poprawkę i ten model mhm. lepiej nam pomaga w naszym życiu przy podejmowaniu decyzji mhm. czy jakichś innych rzeczy, nie? Tak, znaczy ja szanuję to, że sobie nie wyobrażasz, ale zakładam też, że mimo tego, że sobie czegoś nie wyobrażasz, to być może jest możliwe, że tak jest. I być może kiedyś okaże się jakaś sytuacja, która spowoduje, że ten model też zostanie uznany za taki, który należy odłożyć zupełnie na dolną półkę i z niego nie korzystać. Mhm. Także dopóki model jest użyteczny i nam wyjaśnia i pomaga nam w życiu, to jest bardzo dobrze i korzystajmy z niego, ale miejmy gdzieś tam z tyłu głowy takie przekonanie, że być może on nie wyczerpuje absolutnie. Wszystkich możliwości po prostu. Mhm, tak, tak. To jest tylko model, to nie jest rzeczywistość. Nie? Mhm. Tak. Dobrze. Bardzo Ci dziękuję za tą, myślę, że bardzo fajną rozmowę. Nie wyczerpaliśmy oczywiście tego tematu. Temat modeli. Różnego rodzaju, zarówno tych fizycznych, jak i tych na przykład modeli wszechświata, czy modeli psychologicznych, czy modeli na przykład, które w tej chwili budują naukowcy. Jeszcze jeden taki model, który można by poruszyć, to jest model na przykład tego, jak się ziemia ociepla. Ten model też jest poddawany poprawkom, także wydaje mi się, że te modele. Lepiej przedstawiają, co czeka nas w przyszłości, jeżeli chodzi na przykład o podnoszenie się temperatury, ale to być może jest kwestia na, na inną rozmowę też. Mhm. Bardzo Ci dziękuję, Małgosiu, za, za dzisiejszą rozmowę i Wam, drodzy słuchacze, też bardzo dziękujemy za wysłuchanie nas. Bardzo dziękuję. I myślę, że to jest dobry moment, żeby zapytać słuchaczy o to, z jakich oni modeli korzystają i do czego. Jaką użyteczność modeli widzą w swoim życiu? Napiszcie gdzieś pod postami, gdzie dowiecie się o tym podcaście. Napiszcie, z jakich modeli korzystacie. Może macie historię ze swojego życia, gdzie model się nie sprawdził i trzeba było go sfalsyfikować, trzeba było go poprawić. Podzielcie się swoimi historiami pracy z modelami i tym, jak one wyglądały w Waszym życiu, jaka była ich użyteczność. Mhm. Super, to bardzo dobry pomysł. Tak, podzielcie się. Dzięki serdecznie. Dzięki.